Chcielibyście być w niebie? Jesteście pewni? No już tak mniej pewnie mówicie. A skąd wiecie, że będziecie się tam dobrze czuli? Zobaczcie, że w Piśmie Świętym nie ma zbyt wielu opisów nieba, prawda? Jakichś takich konkretnych. Zastanawialiście się może kiedyś dlaczego? Dlaczego tak jest? Czasami mówimy, że jak ktoś mówi o czymś, że to jest zbyt co piękne, żeby było prawdziwe. Myślę, że to jest też trochę spowodowane brakiem naszej wiary czy wiary ludzi. I otwórzcie Ewangelię Jana, 3 rozdział. Jest tam taki tekst, w którym Jezus może troszeczkę odsłania tą tajemnicę, dlaczego nie ma za dużo opisane o tym, co jest w niebie czy w Nowej Jerozolimie. Ale w 3 rozdziale Ewangelii Jana i 12 wierszu jest napisane tak. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? I tak zacząłem się kiedyś zastanawiać, no jak tu w takim razie wyobrazić sobie niebo, prawda? No mamy tam troszkę sprawozdań w Księdze Objawienia, jakieś tam pojedyncze w innych księgach, ale to jest wszystko bardzo mało i wszystko takie, że tak powiem, poszlakowe, prawda, jakieś sprawy. I trudno tak naprawdę na podstawie tego robić sobie jakieś konkretne wyobrażenie o tym, jak w tym niebie naprawdę jest. Ale pomyślałem sobie w ten sposób. Może warto by przyjrzeć się istotom, które tam są i na tej podstawie, na ich podstawie jakby obserwacji ich życia dojdziemy do jakichś, prawda, jeszcze konkretnych wniosków, może bardziej konkretnych niż do tego, jak jest tutaj niebo. Tak więc otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 22. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. I tam mamy tutaj w wierszu 30. Tutaj oczywiście kontekst wypowiedzi jest zupełnie inny, tam jest o zmartwychwstaniu i tak dalej, natomiast ja chcę tutaj się skupić tylko na jednej kwestii. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Otwórzcie podobny tekst Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, tam jest podobna wypowiedź, Łukasz 20 rozdział i tam wers 35 i 36. Jezus tu mówi podobnie. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć. Są bowiem równi aniołom, jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. I tak pomyślałem sobie, skoro te teksty mówią bardzo wyraźnie o czym? Że po zmartwychwstaniu będziemy jak aniołowie. Aniołowie w niebie są już, prawda, cały czas, oni są tam obecni. Więc pomyślałem sobie, może warto by przyjrzeć się, co robią i jak żyją aniołowie i na tej podstawie wywnioskować, czy faktycznie będziemy się tam dobrze czuli, prawda? Czy to, co oni robią, w jakiś sposób będzie dla mnie no, wartościowe. I tak, wiecie, wypisałem sobie kilka takich, nie wiem jak to nazwać, może nie tyle cech, ale jakichś takich elementów bym to nazwał, którymi zajmują się aniołowie. Bo o aniołach też nie mamy zbyt wiele napisane, ale o tym, co oni robią, jak się zachowują w pewnych sytuacjach, to już mamy trochę wzmianek. I chciałbym, abyśmy teraz się właśnie przyjrzeli kilku takim sytuacjom, które pokażą nam właśnie aniołów przy różnych działaniach. Pierwsze, oczywiście kolejność tutaj nie ma może większego znaczenia, ale pierwszą taką kwestią, którą chciałem wam tutaj przedstawić, to jest to, że aniołowie szukają zagubionych. Otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, 16 rozdział. Pamiętacie, że kiedyś Abraham narobił sobie trochę problemu, właściwie no to tak za potrzeptem jego żony i miał syna ze swoją służebnicą, z Hagar i w pewnym momencie ta Hagar postanowiła uciec od prawda, nich, bo tam już się zaczęła źle czuć i tutaj w pierwszej Mojżeszowej 16 rozdziale 7 po 9 werset. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Czyli ewidentnie tutaj anioł szuka Saraj, znaczy szuka, no wiecie, pewnie doskonale wiedział, gdzie ona jest, bo tam pewnie z góry wszystko dobrze widać, ale w każdym razie znalazł ją i dał jej tam pewne polecenie. I moi drodzy, takie pytanie. Ja będę zadawał po każdym takim elemencie, którym zajmują się aniołowie, będę wam zadawał pewne pytania. Czy wy macie ochotę szukać ludzi zagubionych? Jako Kościół Adwentystów jesteśmy między innymi do tego powołani, żeby szukać ludzi zagubionych. Wiecie, problem polega na tym, że
Ludzie dzisiaj szukają wielu różnych rzeczy w świecie. Chyba zauważyliście to, prawda? Jakieś sporty ekstremalne, inni tam bogactwa, jeszcze inni jakieś wyjazdy, to tam domy budują. Wszyscy czegoś poszukują, prawie wszyscy czegoś poszukują, prawda? Inni wykształcenia może. I zauważyliście, co jest charakterystyczne, że ludzie jak dochodzą do pułapu, który sobie wyznaczyli i osiągają go, to co? Są zadowoleni i usatysfakcjonowani? Szukają następnego, prawda? I następne. To w takim razie można zadać pytanie, dlaczego? Skoro ktoś marzył o czymś i nagle okazuje się, że to nie jest to. Wiecie, to polega między innymi na tym, tak mi się wydaje, że w sercu każdego człowieka jest takie miejsce, które tylko Bóg może wypełnić. I bardzo często ludzie o tym nie wiedzą, więc szukają tego, tamtego i tak dalej. I wiele opowieści już słyszałem ludzi, którzy twierdzili, że wydawało się im, że jak zrobi to, czy osiągnie to, to będzie szczęśliwy, będę szczęśliwa. Jak to osiągnęła, czy osiągnąłem, okazało się, biorę się za coś innego, prawda? Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że to jest złe, że człowiek stawia sobie jakieś cele, ale żeby w tym nie upatrywał tylko i wyłącznie w tym swojego szczęścia. Bo tak naprawdę takie prawdziwe szczęście jedynie można znaleźć przy Bogu. Ja jestem przykładem czegoś takiego. Jakbyście mi wiele, wiele lat temu powiedzieli, że ja będę czytał Pismo Święte, że ja się będę interesował sprawami religijnymi, to bym was wyśmiał. Ale okazało się, że gdzieś to znalazło miejsce w moim sercu. I rozwija się. I dziękuję Bogu za to, że teraz widzę, że w miarę jak się starzeje, jakby nie przycicha to, ale mam coraz większą ochotę do następnego razu, żeby następny raz przeczytać Pismo Święte, żeby coś się tam jeszcze dowiedzieć, żeby gdzieś pojechać, prawda, coś zobaczyć, czy gdzieś na usługiwanie choćby i w jaki sposób właśnie ten Bogu służyć. Kolejna kwestia. Aniołowie otaczają tych, którzy chcą być wierni Bogu. Otwórzcie psalm 34, znany psalm 34 i tam werset 8. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i co? Ratuje ich. Wspominaliśmy ten tekst dzisiaj na lekcji. Jeszcze jeden tekst może z psalmu, psalm 91. Jest to tekst, który między innymi wykorzystał szatan, kiedy kusił Jezusa, ale oczywiście wiemy, że on tam coś poomijał. 91 psalm, werset 11 i 12. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Otaczają tych, którzy są wierni Bogu. Kolejne pytanie. Macie ochotę otaczać innych swoją opieką? My nie mamy takiej mocy jak aniołowie, prawda? Nie możemy używać jakichś nadprzyrodzonych mocy, sił, ale możemy opiekować się innymi ludźmi. I myślę, że wielu z was to robi w jakiś sposób, prawda? Może nie jakiś cudowny, ale w taki jakiś zwykły sposób możemy to robić. I zachęcam was, abyśmy to właśnie robili, bo chyba nie powiem nic odkrywczego, jak powiem, że ludzie tego potrzebują. I myślę, że wielu z was potrzebowało tego, żeby ktoś wami się zainteresował, żeby ktoś wami się zaopiekował w różnych życiowych sytuacjach. Kolejna kwestia to aniołowie służyli w Starym Testamencie, służyli Jezusowi i służą również i nam. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 4 rozdział. Jest taki tekst, który wyraźnie o tym mówi. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale mamy zapisane takie słowa. W 11 wersecie, jest to po tym, kiedy Jezus był kuszony, w 11 wersecie po całej tej sytuacji pisze tak. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. My nie wiemy dokładnie, na czym ta służba polegała, ale wiecie, tak zacząłem się na tym zastanawiać, że aniołowie służą wszystkim, prawda? Służą również nam. I jak myślicie, czy aniołowie mają łatwo, kiedy nam służą? Ja myślę, że oni mają problem z nami. Bóg wytyczył pewną drogę, którą chce, abyśmy szli, a my jako ludzie co robimy? Tak? Raz na prawo, raz na lewo, prawda? Raz to, raz tamto. I myślę, że ci aniołowie, którzy nami się opiekują, mną się opiekują, wami się opiekują, mają nieraz spory problem z nami, prawda? Bo kiedy wy byście się kimś opiekowali, jak rodzic się opiekuje dzieckiem, prawda? To rodzic ma zaprogramowane, jak dziecko się powinno zachowywać, co powinno robić i co się dzieje z rodzicem, kiedy dziecko tak nie robi. No, my się tu, prawda, denerwujemy tam i tak dalej. Aniołowie, może to na innej zasadach to wszystko działa, ale myślę, że też nie jest im łatwo, dlatego że zachowujemy się bardzo często nie tak, jak oni by właśnie chcieli. I myślę, że aniołów bolą nasze grzechy. Otwórzcie jeszcze Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Jezus tam daje pewnego rodzaju ostrzeżenie, o którym warto pamiętać. 18 rozdział Ewangelii Mateusza i tam werset 10.
Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Co tu jest napisane? Że aniołowie tych wszystkich ludzi, których my może czasami gardzimy, może jakiś traktujemy ich nie tak jak trzeba, aniołowie ich cały czas stoją przed Bogiem. Jaka tu jest nauka dla nas? Pamiętajmy, moi drodzy, o tym, żeby traktować wszystkich ludzi z szacunkiem. Choćby według tego tekstu. Ten tekst wyraźnie o tym mówi. Ale jeszcze o jednej kwestii chcę tutaj wspomnieć. Może takie pytanie. Jakiego znacie najgorszego króla, który panował w Izraelu? Bo na królach to jest łatwiej, tak prawda? Bo oni mają tak, ten był jako dobry, ten jako zły, prawda? No jaki? No, nie o tego mi chodzi. Manasses. 55 lat panowania. Najdłużej panujący król w Izraelu. Wiecie, jakie o nim jest świadectwo? Napełnił Jerozolimę krwią niewinną. Ja się tak czasami zastanawiałem, Boże, jaka Twoja cierpliwość jest? 55 lat. Ale pisze, że on się co potem? Nawrócił. My nie wiemy, w którym momencie swojego życia on się nawrócił. Być może Bóg czekał, prawda? Ale pomyślałem sobie, ten jego anioł, który się nim zajmuje, miał wielki problem z nim, prawda? Ale zobaczcie, cały czas Bóg okazywał cierpliwość. Cały czas Bóg, prawda, być może czekał na niego, być może, żeby ta cała sytuacja dojrzała. Ale w każdym razie takie pytanie może się pojawić. Czy wy dajecie szansę tym, którzy robią źle? Może którzy wam nadeptują na odcisk co jakiś czas? Dajemy szansę takim ludziom, prawda? Pismo Święte mówi coś na ten temat, nie będę już tego rozwijał, ale myślę, że warto się nad tym zastanowić. W każdym razie aniołowie, zobaczcie, oni tutaj nie wydają żadnych wyroków, nie potępiają, nic nie ma o tym mowy, ale w każdym razie cały czas służą innym ludziom. Kolejny taki element. W swojej służbie są bardzo punktualni. Otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, 22 rozdział. Jest to historia, gdy Abraham składa w ofierze swojego syna Izaaka. Było to niesamowicie traumatyczne przeżycie dla Abrahama i pamiętamy tą sytuację, że on wyciągnął nóż i 11 werset mówi tak, lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, otom ja. Wszyscy tą sytuację dobrze znamy. Moi drodzy, zastanawialiście się kiedyś nad tym, co by było, gdyby ten anioł się spóźnił? Ja wierzę, że Bóg by sobie poradził, ale głupio by wyglądało, prawda, przed całym wszechświatem, że anioł spóźnił się na ten bardzo ważny moment. Dlatego myślę, że, dlatego przytaczam ten przykład, że aniołowie są punktualni w swojej służbie. Weźcie jeszcze jeden tekst, jeszcze właściwie dwa teksty z Księgi Daniela. Księga Daniela, 9 rozdział. Tam mamy taką sytuację, że Daniel pewnych rzeczy nie rozumie i modli się, i modli. I 9 rozdział Księgi Daniela, 21, 22 werset. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie, Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Zobaczcie, Daniel się modli, jeszcze nie skończył, a już co? Już anioł zostaje posłany, żeby mu wyjaśnić widzenie. Oczywiście tak nie było zawsze. Były sytuacje, gdzie Daniel przez wiele lat nawet nie rozumiał pewnych widzeń i nie było mu to wyjaśnione. Ale w tej sytuacji akurat było to wyjaśnione. I tak oczywiście teraz chcę dla waszej rozwagi was zapytać. Jak wygląda sytuacja z waszą punktualnością? Ja nie chcę tutaj zawężać tylko i wyłącznie do nabożeństwa, bo tu oczywiście trzeba by powiedzieć, że nabożeństwo też powinniśmy przychodzić punktualnie, nie spaźniać się, ale jak wygląda wasza punktualność w takim codziennym życiu? Bo chyba każdy z nas doświadczył takich frustrujących uczuć, jak umówiliście się, nie wiem, z hydraulikiem, mechanikiem, z elektrykiem, kimkolwiek i ten człowiek nie przychodzi, prawda, przekłada spotkanie. Jak się wtedy czujecie? No źle, prawda? My mamy być wiarygodni. Jesteśmy ludem Bożym, więc mamy być wiarygodni. Więc, moi drodzy, jeżeli się z kimś umawiamy na jakąś tam godzinę, oczywiście wiadomo, że zawsze tam coś może przeszkodzić, ale jeżeli to tylko od nas zależy, powinniśmy pomyśleć o tym, że powinniśmy być punktualni i tak jak powiedzieliśmy, starać się, żeby tego słowa dotrzymać. Mam tutaj na myśli oczywiście, jeśli chodzi o punktualność. Kolejna kwestia. Aniołowie są w ciągłej gotowości.
Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. 26 rozdział Ewangelii Mateusza. I Jezus tam mówi takie właśnie ciekawe słowa. I werset 53. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ile to jest? Około 100 tysięcy, nie? Tak? To jest, no ja nie wiem ile tam... Ten legion mówił, że jest około 10 tysięcy. 8, 6, nie, ale dosyć sporo. Aha, no. Ale chodzi mi o to, o co tutaj? O tą gotowość, prawda? Bo w każdej chwili Jezus mógł poprosić, prawda? I to i trzeba by było, i aniołowie musieliby się stawić właśnie na to wezwanie Jezusa. Oni są w każdej chwili gotowi. Oczywiście my nie musimy być gotowi w takim sensie, żeby za kogoś walczyć, prawda, jakąś bronią czy, tak, czy coś w tym rodzaju. Ale chcę tu wspomnieć o innej gotowości. Otwórzcie pierwszy list Piotra. Otwórzcie pierwszy list Piotra. I tam rozdział 3 i werset 15. Tam jest mowa o innej gotowości, bardzo istotnej. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z czego? Z nadziei waszej. To się może nie zdarza tak często, że ludzie proszą was o to, żebyście wytłumaczyli się z tego, w co wierzycie, ale czasami się zdarza. I być może znaleźliście się czasami w takiej sytuacji, że nie wiedzieliście, co powiedzieć. I że ja się wtedy głupio czuję, prawda? Oczywiście nikt nie jest alfą i omegą i nigdy nie będziemy mieli tej pewności, że zawsze będziemy wiedzieć, co powiedzieć, prawda? Czasami jest taka sytuacja, że potem, wiecie, spotkanie się skończy, a my mówimy co? A mogłem jeszcze to powiedzieć, a mogłem tamto powiedzieć, a, albo mogłem czegoś tam nie mówić, prawda? My też musimy wierzyć w to, że jak Pismo Święte obiecuje, Duch Święty czasem jest tym, który mówi za nas. I czasem może powiemy coś, czego nie planowaliśmy, a co właśnie było bardziej potrzebne. Może Duch Święty doszedł do takiego wniosku, że bardziej jest potrzebne to niż co innego. Ale wydaje mi się, moi drodzy, że jako wierzący powinniśmy mieć to na uwadze, że mogą zdarzyć się takie sytuacje. Dlatego powinniśmy być ludem Biblii, jak to ktoś określił. Ellen White pisała, że powinniśmy się czasami uczyć tekstów pewnych na pamięć, bo kiedy Biblii zabraknie, to czasami potem, no wiecie, no gdzieś to jest napisane. A tak jest, prawda, wiem, coś mogę powiedzieć, I w taki sposób zareagować. Ale myślę, moi drodzy, że powinniśmy jeszcze wykazywać innego rodzaju gotowość. Jeszcze innego rodzaju. Gotowość na reakcję w różnych sytuacjach. I chcę posłużyć się tutaj takim przykładem, jaki wydarzył mi się chyba na wiosnę. W Andrychowie, tutaj Marek wspomniał o Andrychowie, ja tu też może pociągnę ten wątek. Ci, którzy byli w Andrychowie, wiedzą, że tam no, z parkowaniem to już wiemy, że jest problem, ale obok kaplicy w Andrychowie są takie małe sklepiki. Więc jechałem kiedyś na usługiwanie, idę sobie do zboru w Andrychowie. Wiecie, to było jakoś na wiosnę, było już ciepło i taka scena, wiecie, dwie panie siedzą na stołeczku, jedna na jednym stołeczku, druga na drugim, na trawniczku przed tymi sklepami, a na środku stoliczek. Oczywiście, jak myślicie, co na stoliczku? Kawa. Kawa, prawda, papierosik, ciasteczko. No ja przechodzę i słyszę taką rozmowę, jak jedna z tych pań mówi do drugiej. Wiesz, ja nie mogłam spać całą noc, no dopiero o czwartej zasnęłam, przewracałam się z boku na bok. No ale no, wiecie, ileż można usłyszeć przechodząc obok. Poszedłem do kaplicy, ale cały czas czuję takie ciśnienie, wiecie, że nic się nie odezwałem, nie? Ale to tak głupio, no co się wtrącać, przyjąć rozmowę. Ale myślę sobie, zaraz, przecież w Andrychowie mają jakąś literaturę. Więc poszedłem na górę, wziąłem Lubię Życie, bardzo fajny nasz kwartalnik, wziąłem trzy te, no i tak, wiecie, trochę tak, wiecie, z bijącym sercem, bo to tak głupio się wtrącać komuś tam w rozmowę. Ale podchodzę i mówię, przepraszam bardzo, któraś z pań mówiła, że nie może spać, nie? Ja mówię, ale widzę, że kawa i papierosy pani w tym nie pomogą. I ta jedna się tak uśmiechnęła, nic tam więcej nie mówiła, a ta druga tak, trochę jej się to chyba nie podobało za bardzo, wiecie, że ja tak się wtrącam. I mówi, nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że ja tego bajzlu nie mogę, ona tam innego słowa użyła i pokazuje na ten swój sklep, nie? Że ja nie mogę tego utrzymać. Ja mówię, proszę panią, nawet jeżeli o to chodzi, to kawa i papierosy pani na pewno nie pomogą, nie? No i tam jeszcze parę słów powiedziałem i dałem im te właśnie te broszurki, nie broszurki, no te kwartalniki, żeby sobie poczytały. Nie wiem, co z tym zrobiły. Ale moi drodzy, myślę, że myśmy powinni reagować w takich właśnie sytuacjach. Bo czasem ktoś potrzebuje jakiejś porady, jakieś wskazówki i tak dalej. Oczywiście on może o tym zaraz zapomnieć, ale może gdzieś to się właśnie zakoduje. I moi drodzy, jak jesteście gdziekolwiek, chociaż dzisiaj mamy takie społeczeństwo, że my jesteśmy coraz bardziej wyizolowani, bo w samochodach jeździmy sami, prawda? Kiedyś ludzie więcej podróżowali pociągami, więc była jeszcze jakaś możliwość porozmawiania,
A teraz zauważcie, społeczeństwo się coraz bardziej izoluje. Kamery, druty kolczaste, zasieki, prawda, coraz większe bramy, wszyscy się, prawda, izolują jedni od drugich. I jest coraz gorzej. Ale kiedy tylko jest możliwe, warto o tym pomyśleć, żeby po prostu być otwartym na pewne potrzeby ludzi i słuchać ludzi przede wszystkim, nie tylko być zamknięty według jakichś tych swoich potrzebach. Dalej. Aniołowie są cierpliwi. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Wróćmy do Ewangelii Mateusza. 24 rozdział. I tam jest taki jeden werset, który... No, może się wam wydać, że tak z cierpliwością nie ma wiele do czynienia, ale ja wam zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. 24 rozdział Ewangelii Mateusza i tam werset 36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn Boży, tylko sam Ojciec. Dlaczego ja ten tekst przytoczyłem na cierpliwość aniołów? Wyobraźcie sobie, ja uważam, że to jest niesamowita cierpliwość z ich strony. Że oni wszyscy wiedzą, że przyjście Jezusa ma być, a nie wiedzą kiedy. Wiecie, co ja bym robił, jak ja bym był w niebie? Ja bym ciągnął Jezusa za rękaw i mówił, powiedz, że Panie Jezu, no kiedy przyjdziesz? No kiedy będzie to drugie przyjście? Nie sądzicie, że jako ludzie tak byśmy robili? A oni nie wiedzą. Oni po prostu nie wiedzą i nie sądzę, żeby oni ciągnęli Jezusa za rękaw. Oni po prostu cierpliwie czekają, aż ten moment nastąpi. Wy jesteście w życiu cierpliwi, czy nie? Takie, no widzę, że tak raczej ciężko z tym, prawda? Jest taki tekst, który mówi, tu się okaże cierpliwość świętych, prawda? I bardzo często jest taki tekst, który mówi o Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, doskonała istota, jedyna bezgrzeszna istota i nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I między innymi uczył się również właśnie cierpliwości. Kolejny taki element, który posiadają aniołowie. Mają ogromną moc, ale przy tym są bardzo delikatni. Otwórzcie 28 rozdział Ewangelii Mateusza. Jest to sytuacja po zmartwychwstaniu Jezusa. 28 rozdział Ewangelii Mateusza i tam wersety od 2 po 6. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg, a strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast, wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Zobaczcie, spróbujcie sobie wyobrazić tę sytuację. Trzęsienie ziemi, jakieś, prawda, nie wiem, grzmoty, błyskawice, jakieś, no coś strasznego. Ci rzymscy żołnierze padają jak nieżywi, prawda, anioł zstępuje z nieba, odwala ten kamień, prawda, z grobu. A co mówi do niewiast? Wy się nie bójcie. I posłuchajcie teraz pewnego cytatu z książki Życie Jezusa. Myślę, że on jest bardzo istotny, bo chyba rzadko myślimy o tym właśnie w taki sposób. Uczniowie mogą swobodnie mówić na tematy doktrynalne. Mogą nawet powtarzać słowa Chrystusa. Lecz dokąd nie posiadają łagodności i miłości właściwych Jego istocie, dotąd nie mogą być zaliczeni do Jego wyznawców. Zauważcie, czy my czasem nie chcemy za bardzo potępiać ludzi, a oni się nie interesują, oni z nie chcą, prawda? A tutaj co jest powiedziane? Zobaczcie, Jezus miał niesamowitą cierpliwość i serce do wszystkich, do każdego, również do tych, którzy Go nienawidzili wręcz. I anioł tutaj, anioł też jest taki właśnie, z jednej strony ma niesamowitą moc, co mógłby zrobić z tymi wszystkimi ludźmi? Co zrobił anioł w wojsku asyryjskiemu, pamiętacie? Ilu ludzi padło? 185 tysięcy w jednej chwili. Taką moc ma anioł. A on tu mówi, ale wy się nie bójcie. Ja wiem, że wy szukacie Jezusa z Nazaretu. Kolejna taka cecha aniołów to jest, cieszą się z nawróconych. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. 15 rozdział Ewangelii Łukasza i tam werset 10. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Cieszycie się z nawróconych? Cieszycie się z tych, którzy przychodzą do zboru? No tak, 3 osoby się cieszą, reszta nie wiem. Ale moi drodzy, cieszycie się tak, wiecie, tak służbowo? Czy cieszycie się tak, wiecie, bo z serca? Bo to można sprawdzić. Tak, bo to można sprawdzić. Mam sprawdzić, jak się cieszycie? Jesteście gotowi na to? Która osoba z was jest ostatnia ochrzczona w tym zborze? Tomek, tak? I jeszcze tam z tyłu, nie znam imienia, razem. Krzysiu. No, wy jesteście może w lepszej sytuacji, bo was tu jest mało. Moi drodzy, wszyscy wiecie, gdzie oni mieszkają? U wszystkich byli na obiedzie?
O, to już gorzej, prawda? Moi drodzy, znacie ich problemy? Widzicie? Ja też się łapię na tym, że u nas w Boże, jak ktoś się ochrzci, no to gratuluję ci, prawda, i tak dalej, że wstąpiłeś na drogę Bożą. Ale czasami, wiecie, taki dyskomfort. Znaczy, ja może mam ten przywilej, że znam te wszystkie osoby, może bardziej, ale widzę, że z tą znajomością jest różnie. Naprawdę jest różnie. I czasami my się tak cieszymy, wiecie, z urzędu, nie, no bo wypada pogratulować i tak dalej. Ale moi drodzy, co jest powiedziane o zborze, o Kościele Chrystusa, że po czym ludzie mają poznać? Po miłości wzajemnej. Po tym ludzie poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Moi drodzy. I niestety zauważyłem, że jest tak w naszym Kościele, że póki ktoś jest przyjacielem, to my się nim opiekujemy, my się nim zajmujemy, my chodzimy koło niego, a jak się już ochrzci, to on jest nasz. Także on teraz się sam zajmie sobą, prawda? A my się zajmujemy następnymi. Podobnie tak. Brat Pilch ma taką zasadę, że jak kogoś ochrzci, to jeszcze pół roku później się spotyka i wyjaśnia mu Słowo Boże. I myślę, że to jest bardzo dobra zasada. Bo często ludzie, którzy stracili w świecie wszystko, stracili rodziny, prawda, z powodu tego, że przeszli na jakieś inne wyznanie, oni tracą wszystko, oni to powinni zyskać z Boże, a nie zawsze zyskują. I czasem, wiecie, my znamy się, jakieś, mamy rodziny i tak dalej, my się rozchodzimy bardzo fajnie po nabożeństwie, a bardzo często tacy ludzie zostają sami ze sobą. I potem znikną i nawet nie wiemy czasami dlaczego i kiedy. Kolejny taki element, o którym chciałem powiedzieć, to to, że aniołowie tworzą wielką wspólnotę. Otwórzcie list do Hebrajczyków, 12 rozdział. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Tam są takie właśnie wspaniałe teksty, które coś na ten temat mówią. 12 rozdział listu do Hebrajczyków i tam werset 22. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. A żeby to jeszcze potwierdzić, to otwórzcie objawienie, 7 rozdział i tam 9 werset, od 9 po 11. To jest wizja oczywiście tutaj zbawionych w niebie. Objawienie 7, 9 po 11. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu. Zobaczcie, jakie niesamowite, nie wiem, co wam te teksty mówią, ale mi tutaj te teksty mówią, że tam w niebie to jest jedna wielka wspólnota i my potem do tej wspólnoty mamy dołączyć. Więc moi drodzy, nie żyjmy dzisiaj jako odludki samotnie gdzieś tam sobie praktykujmy tą wiarę, ale żyjmy razem we wspólnocie. Ja muszę się podzielić takim swoim doświadczeniem. Nie wiem, czy tu są jeszcze tacy starzy górale, którzy pamiętają jeszcze festiwal Hosanna pod Orłem w Bielsku. No jest, tak. Ja wam powiem tak, jak ja tam przyszedłem pierwszy raz, że tak powiem ze świata jeszcze wtedy, to ja się znalazłem nagle w innym świecie. Tam było ciasno, nie było miejsca, prawda, ale tam się czuło taką, wiecie, atmosferę, taką takiej wspólnoty. Wiecie, co mnie też dziwiło, że dzieci wszędzie biegały, nikt się nie martwił, że mu się dziecko zgubi. Każdy to był wujek, każdy to był ciotka, prawda, i nikt się o nic nie martwił. Oczywiście ja wiem, że po latach czasami człowiek pewne sytuacje idealizuje, prawda? My zapamiętujemy tylko to, co jest dla nas dobre, ale naprawdę tam była jakaś taka szczególna atmosfera, która mi się bardzo podobała. I że ja byłem w stanie, wiecie, słuchając muzyki rockowej normalnie, ja nagle wchodzę, a tutaj wiecie, skrzypce, chóry i nie wyszedłem. Jakoś to byłem w stanie strawić. Także ta atmosfera jakoś tak, prawda, się udzielała i to jest właśnie niesamowite. I proszę? W Bielsku, hotel pod Orłem, był taki, nie wiem, czy ten hotel jeszcze jest, ale w każdym razie tam się kiedyś odbywały festiwale Hosanna, te, które teraz są w Częstochowie, prawda? Proszę? Tak, w hotelu pod Orłem. I moi drodzy, kolejne pytanie. Lubicie towarzystwo ludzi, którzy chcą być wierni Bogu? No, z 3 osoby powiedziały, że lubią. Wiecie, ja zauważam taką ciekawą sytuację. My czasami trochę zachowujemy się tak, wiecie, tak dziwnie jako adwentyści. Na przykład w moim zborze są starsi bracia, siostry może mniej się wypowiadają, ale niektórzy mówią tak, kiedyś to było fajnie, prawda, będziemy się spotykali, były nabożeństwa popołudniowe i tak, wiecie, wspominają z takim sentymentem. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że kiedy jest popołudniowe spotkanie albo jakieś nabożeństwo po południu, to oni pierwsi idą do domu. I tego trochę nie rozumiem.
Tak wspominają, jak to było fajnie. Ja wiem, że było fajnie, bo ja też jeszcze pamiętam czasy, wiecie, kiedy jak był zjazd okręgowy w Bielsku, to wiecie, do której był? Do 19 wieczorem. A po posiłku były co najmniej ze 3 kazania. A dzisiaj co? Pośpiewamy trochę, o 4 idziemy do domu. Bo wszyscy są znudzeni. Znaczy nie wiem, czy są, ale tak przynajmniej tak to wygląda dzisiaj, prawda? I teraz, czy my lubimy, prawda, przebywać w towarzystwie ludzi, którzy podzielają podobne poglądy jak my? Dlaczego ja to tak podkreślam i akcentuję? Moi drodzy, pamiętajmy, jak sytuacja będzie wyglądała w niebie. To, co teraz czytałem. Ja oczywiście wiem, że to zgromadzenie, które jest opisane w niebie, ono nie musi dotyczyć każdego dnia, bo ja nie wiem, czy oni tak co dzień tam, prawda, się gromadzą przy tronie Bożym, czy nie. Ale pamiętajmy, moi drodzy, bądźmy, starajmy się być razem, bo taka wspólnota co robi? Buduje czy rujnuje? Ja osobiście się bardzo cieszę, jak mogę być właśnie na jakichś nabożeństwach i słuchać i Słowa Bożego jednego, drugiego. Ja się już nie mogę doczekać, bo jadę na ASI teraz. Ja się już nie mogę doczekać, kiedy się tam wreszcie znajdę. I to nawet nie o to chodzi, że Paweł Goja tam będzie, ale jeździłem na poprzednie, byli inni i też się nie mogłem doczekać. Mnie to po prostu cieszy. Taki już mam, jak jestem w tym kościele. I jeszcze ostatni taki element, o którym chciałem wspomnieć. Aniołowie błogosławią i uwielbiają Boga. Otwórzcie Psalm 103, werset 21. Psalm 103, werset 21. Oczywiście tych tekstów jest mnóstwo, ale ja sobie akurat te wybrałem. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego. Wiecie, dlaczego krzyczę? Bo to jest wykrzyknik. Tu jest wykrzyknik. Psalm 148 otwórzcie. Psalm 148, werset 2. Podobna sytuacja. 148, 2. Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego. Chwalcie Go wszystkie zastępy Jego. To samo. Wiecie, tak patrzę po tych psalmach, to można by tu naprawdę gardło zedrzeć, żeby trzeba by było krzyczeć. A my czasami tak mówimy, Panie, chwalę Cię, prawda? A czasami trzeba by było może troszkę bardziej. Ale ja tu chcę jeszcze skupić się na innej kwestii. Czym według Was jest wielbienie Boga? Czy chwalenie Boga? Oczywiście na nabożeństwie to my wiemy. To jak mówimy psalmy, jak śpiewamy pieśni, ktoś tam coś, prawda, mówi, jakieś kazanie, to uważam, że to jest wielbienie Boga. Ale czy wielbić mamy Boga tylko w sobotę? Albo jak jest, prawda, zjazd, czy jak jest kamp? Czy jedziecie, czy bijecie, czy to kamp, czy wszystko. Na chwałę Boże, ale o wielbieniu Boga mówię. Wiecie, co ja myślę? Że życie dla Boga, wielbienie Boga to jest życie dla Boga. Zgadzacie się ze mną? A czym tak naprawdę jest życie dla Boga? To jest życie dla innych. Bo przecież Bóg nie potrzebuje tego, żebym ja w taki sposób Mu służył. On wszystko ma, On wszystko może, prawda? Więc pomyślcie o tym czasami w taki sposób. Czy żyjecie każdego dnia, czy chociaż troszeczkę jesteście w stanie żyć dla innych? Oczywiście wiemy, że jest rodzina, dzieci i tak dalej. Ale ja nie o tym mówię. Bo Biblia mówi wyraźnie, że jeżeli tylko na tym się skupiamy, to kto tak czyni? Poganie. Ja nie mówię oczywiście, że macie się rodziną nie zajmować. Jest czas na nasz osobisty, prawda, jakiś tam czas mamy z Bogiem, jest czas na rodzinę, ale pomyślmy o tym, żeby był też czas dla innych ludzi. I zobaczcie, chcę teraz przeczytać dwa cytaty. Najpierw jeden na temat właśnie aniołów. Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały, aby po przejściu próby ludzkość mogła się zjednoczyć z niebiańską rodziną. A co robi ta niebiańska rodzina? No chwali tam Boga, prawda, i żyją w tej wielkiej społeczności i cieszą się z tego. I teraz tak, aniołowie, bo o nich tutaj właśnie cały czas była mowa. Chcę jeszcze zwrócić na taką uwagę, bo tak jak wam powiedziałem, aniołowie, wszystkie wersety, które opisują aniołów, to są wersety, które mówią o aniołach w działaniu. Nie ma ani jednego wersetu, który mówiłby o aniele, który siedzi gdzieś sam i nic nie robi. To powinno też dawać do myślenia, prawda? Ale jest jeszcze jedno pytanie, można postawić. Dlaczego oni to robią? Zobaczcie, kiedy pewnie czytaliście te cytaty z Ducha Proroctwa, gdzie Ellen White napisała, że kiedy plan zbawienia został ułożony, kiedy ojciec z synem powzięli plan zbawienia i kiedy ogłosili to aniołom, wszystkim tym istotom i okazało się, że plan zbawienia polega na tym, że Jezus Chrystus, ich umiłowany Pan, musi oddać życie za ludzi, których stworzył, to co aniołowie chcieli zrobić, pamiętacie? Sami chcieli oddać życie, żeby ich Pan nie musiał iść tutaj na ziemię. Ale niestety, śmierć anioła byłaby niewystarczająca. To sam Stworzyciel musiał, no taki plan został, widocznie tak było, prawda, że musiał zejść i przyjąć, prawda, ludzką postać i umrzeć za nas wszystkich. Natomiast aniołowie byli chętni oddać swoje życie. Dlaczego?
Ja myślę, odpowiedź jest jedna. Z miłości, z wdzięczności dla to, co Bóg dla nich robi. Za to, że ich stworzył, prawda, za to, że mogą być tam właśnie no, przy Bogu. A teraz jeszcze jeden cytat. No, powiem wam szczerze, ja nigdy o tym tak nie myślałem, dlatego warto go posłuchać. To jest z książki Poselstwo o aniołach. Każda odkupiona istota ludzka zrozumie służbę aniołów w swoim życiu. Jakież to będzie cudowne prowadzić rozmowę z aniołem, który strzegł nas od pierwszego dnia życia, ochraniał nasz każdy krok i osłaniał w niebezpieczeństwie, który był z nami w dolinie śmierci i zapamiętał nasze miejsce spoczynku oraz pierwszy powita nas w poranku dnia zmartwychwstania. Widzicie? Jak zmartwychwstaniecie, oczywiście w tym właściwym zmartwychwstaniu sprawiedliwych, poznacie swojego anioła stróża. To będzie ciekawe, prawda? Można mu będzie zadać wiele pytań, a on będzie mógł wam wiele opowiedzieć o waszym życiu. Bo jestem przekonany, że wiele razy jesteśmy chronieni przez naszych aniołów, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ja tego wiele razy doświadczyłem w poprzednim życiu i w tym, żeby się mnie źle nie zrozumieli, zanim się nawróciłem, prawda? I w tym również. Każdy z was pewnie mógłby opowiedzieć sytuacji, gdzie tak faktycznie jest. Moi drodzy, oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że w wieczności nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Choćby z tego jednego podstawowego powodu, że nie będzie tam szatana, nie będzie grzechu, prawda, nie będzie tych wszystkich pokus. Ale jestem przekonany o jednym również, że w jakiś sposób nasze życie w niebie czy w Nowej Jerozolimie będziemy w jakiś sposób zależeć jedni od drugich. Skąd taki wniosek? Zobaczcie, dlaczego Bóg nas stwarzał sobie tyle istot? Czy nie mógłby sam żyć z Ojcem i z Synem i z Duchem Świętym? Bóg jest kim? Miłością. A miłość co robi? Chce, żeby było jak najwięcej istot, które by się kochały, prawda? Które by Jego kochały. Daje, obdarowuje, prawda? I z tego powodu myślę, że w jaki sposób będziemy od siebie zależni. Tak więc, moi drodzy, uczmy się już żyć w taki właśnie sposób teraz na ziemi, abyśmy się mogli tym cieszyć, kiedy znajdziemy się w niebie. Amen.